przejechaliśmy na zielonym świetle, skrzyżowanie było bez zegarów, więc pan nie wiedział, jak długo będzie. I reakcji nie było, ani nie było założenia, że światła się zmienią, ani nie było przełożenia nogi z gazu nad hamulec, prawda? Na tamtym skrzyżowaniu. To musi być przed każdym skrzyżowaniem, żeby pan nie dał się złapać na żółtym świetle, żeby pana żółte światła nie zaskoczyły. Założenie jest takie, że jadąc na zielonym świetle i to zielone światło nie wiadomo jak długo będzie się palić, mamy z góry założyć, że nie zdążymy. Mamy przygotować się poprzez przełożenie nogi z gazu nad hamulec i mamy świadomość, że zahamujemy na w miarę krótkim odcinku, co robiliśmy.